Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dziś będzie o Fredrze. Myślę, że między innymi o Fredrze. Ze mną jest profesor Joanna Warońska-Gęsiarz z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z Wydziału Humanistycznego. Aleksandra, Fredro, dawniej i dziś takie spotkanie tuż po 26 czerwca. Spotkanie odbywa się w ramach projektu jeszcze Ministerstwa Edukacji i Nauki Fredro Żywy. Czy Fredro jest dzisiaj żywy? Dzień dobry w ogóle, bo dzień dobry, dzień dobry. No to jest taka rzecz, nad którą też się będziemy zajmować. I to będzie kontynuacja, podsumowanie naszego projektu. Właśnie Fredro Żywy zorganizowaliśmy ogromną konferencję w październiku poprzedniego roku. I dzisiaj chcielibyśmy troszkę poopowiadać o tym, jak w kulturze Fredro funkcjonuje, co o Fredrze wiemy, a czego nie wiemy. Bo z jednej strony wydaje się, że Fredrę każdy zna i każdy kilka sztuk Fredry przeczytał, ale niestety jest to dramatopisarz wciąż uchodzący za nie do końca poznanego i w jego twórczości też możemy wskazać takie białe plamy, które wciąż niepokoją badaczy. Mm-hmm. Niepokoją badaczy to jedno, a z kolei miłośników literatury, polskiej literatury mogą ciekawić takie białe plamy, bo to jest interesujące, żeby tam zajrzeć, czegoś ciekawego się być może dowiedzieć. Tak, ja tak powiedziałam, niepokoją, ale w znaczeniu intrygują, więc wydaje się, że Fredro wciąż zachęca do tego, żeby ponownie go przeczytać, żeby na nowo go przebadać, bo my z jednej strony mamy taki wizerunek Aleksandra Fredry jako XIX-wiecznego szlachcica, który opowiada o bardzo konserwatywnych wartościach. Pokazuje nam dworek szlachecki i to, co w tym dworku szlacheckim się działo. Natomiast późne sztuki Fredry to jest również taka próba podsumowania przemian, które następują w XIX wieku. Które obserwował. Mhm. Próba zdiagnozowania tego, co się dzieje w społeczeństwie polskim. Także my naprawdę na Fredrę możemy patrzeć rozmaicie i możemy rozmaicie Fredrę wystawiać. Także o tym będziemy próbowały wraz z koleżankami opowiedzieć. Tak, w tym panelu wezmą udział profesor Agnieszka Czajkowska, profesor Elżbieta Hurnik, siedząca tutaj w studiu profesor Joanna Warońska-Gęsiarz, a poprowadzi całość doktor Elżbieta Wróbel. Czy jest przewidziana taka dyskusja, że nie wiem, ktoś, kto przyjdzie na spotkanie, to włączy się później z pytaniami, jak jesteście otwarte na taką dyskusję? Mamy nadzieję. Chcemy, żeby to w ogóle była taka rozmowa. Tutaj wierzę w to, że pani doktor Elżbieta Wróbel przepięknie to poprowadzi. Skład, mówię o swoich koleżankach, też mam nadzieję zapowiada, że to będzie niezwykle interesujące. Pani profesor Agnieszka Czajkowska, zajmująca się romantyzmem, ale także badająca dziedzictwo romantyczne we współczesności. A pani profesor Elżbieta Hurnik, zajmująca się dwudziestoleciem międzywojennym, młodą Polską, kobietami, więc o kobietach u Fredry też będziemy chciały troszkę poopowiadać. No i ja na co dzień zajmująca się komediami właśnie i troszkę teatrologią. Dlatego będę pokazywała Fredrę na scenie, będę mówiła o tym, jak to się zaczęło, że Fredro w ogóle wystartował jako dramatopisarz. Mm-hmm. To zostawiamy oczywiście na spotkanie. 26 czerwca, godzina 17, Dom Poezji Muzeum Poświatowskiej. Miejsce, myślę, że częstochowianom dobrze znane, dobrze się kojarzące i jakoś tak myślę o nim, że jest przytulne. Bardzo. Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza, oddział w Częstochowie, który jest jednym z organizatorów tego spotkania. Kilka lat temu prowadził tam taki cykl spotkań, no chyba tych spotkań było około 40, także dla nas to też jest bardzo przyjazna przestrzeń, przytulna przestrzeń. Tak. Mhm. I mamy nadzieję, że takie również będzie to spotkanie, dlatego wszystkich zachęcamy, tych, którzy chcą z nami o Fredrze porozmawiać, ale również tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Po prostu posłuchać, tak? Nikt tam nie będzie wywoływany do odpowiedzi, nie będzie. Nie będzie egzaminu, tak? Nie będziemy przepytywać, co Państwo o Fredrze wiedzą, ale będziemy zachęcać na pewno do lektury. Mm-hmm.
To jest odwieczne pytanie, tak? Na ile sięgać w teksty, które powstały wiele, wiele lat temu, na ile je można współcześnie odczytywać, ale historia literatury i historia w ogóle pokazuje, że tak, że warto, że to jest zawsze po coś i to jest trochę o szukaniu narzędzi, jak kolejnym pokoleniom mówić, że tak, że warto właśnie tutaj po Fredrę sięgać. Z jednej strony szukamy swoich protoplastów, to na pewno, więc dzięki Fredrze możemy się dowiedzieć bardzo dużo o nas samych, jak społeczeństwo funkcjonowało. Natomiast tak się zastanawiam, na ile ta potrzeba adaptacji jest wartościowa w teatrze i tutaj w zależności od tego, jakie będziemy prezentować stanowisko, czy jesteśmy bardziej klasyczni, czy bardziej nowocześni, to będziemy otwarci na rozmaitego rodzaju eksperymenty, które czasami z Fredrą są związane, bo klasycy chcieliby zobaczyć Fredrę takiego, jaki został zapisany w utworach literackich. Powiem niezwykle scenicznego, jako że Fredro doskonale teatr znał i potrafił swój świat doskonale na scenie skonstruować. Czuł scenę. Czuł scenę. Miał niesamowity kontakt z aktorami, przede wszystkim lwowskimi. Natomiast ci nowożytni chcieliby zobaczyć Fredrę nieco odmienionego, może trochę bardziej groteskowego, może zobaczyć na scenie współczesność posługującą się językiem Fredry. No, te eksperymenty są potem różnie odbierane, więc tutaj w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy otwarci i tacy liberalni, to z teatru będziemy wychodzić mniej albo bardziej zadowoleni. Mhm. Tak, ale myślę, że zawsze warto się pokłócić. Tak, trochę, tak? Oczywiście. Bo to jest dobre i odświeżające w ogóle spojrzenie. Tak? I możemy z pewną otwartością spojrzeć na rzecz, do której nie będziemy się do końca zgadzać, że tak, my ją widzimy, ale to jest o tym, że może być dyskusja, możemy zostać przy swoim, możemy zobaczyć jakieś nowe kawałki. Masz rację, to jest zawsze taka próba wyznaczenia granic, jak bardzo można zmienić Fredrę, jak daleko można się posunąć. Oczywiście te granice przesuwają się wraz z rozwojem naszego myślenia o sztuce, ale zawsze jest to niezwykle cenne, żeby zobaczyć coś innego. Mam nadzieję, że to jakoś zawsze jest rozwój, a nie zwój tego rozumienia sztuki. Warto sztuki dotykać. Czy młodzież sięga po Fredrę? Czy to jest w ogóle teraz tak dyskusja, lektury takie czy inne? Ja myślę, że to w ogóle nie o to chodzi, o to, jaki jest kanon lektur, ale to jest osobna dyskusja. Natomiast czy Fredrę przemawia dzisiaj? To jest to pytanie, czy on jest żywy? Mam wrażenie, że tak. My możemy zastanawiać się, czy rzeczywiście młodzież czyta Fredrę w szkole, w chwili, kiedy powinna poznać na przykład Zemstę. Można ją obejrzeć, tak, adaptację. Może ją obejrzeć, więc tutaj niekoniecznie jest to kontakt z tekstem. Ale jak sobie pomyślimy o tym, że Fredro jest bajkopisarzem i napisał przepiękne przecież bajki dla dzieci, Paweł i Gaweł, Małpa w kąpieli, to ja mam wrażenie, że my ciągle obcujemy z Fredrą od najwcześniejszych lat i mało tego, mówimy Fredrą, nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Możemy mówić nie wiedząc o tym, że oczywiście, to znaczy ten język Fredry gdzieś w nas zostaje i on potem będzie stopniowo się ujawniał. Natomiast czy młodzież sięga po Fredrę? Ja mam wrażenie, że różnego rodzaju konkursy organizowane właśnie dla dzieci i młodzieży pokazują, że to są takie teksty, które inspirują, ciekawią. W zeszłym roku mieliśmy rozstrzygnięcie konkursu literackiego. Szkoła Podstawowa imienia Aleksandra Fredry właśnie w Częstochowie takie działania podejmuje i te działania pokazują, jak duże zainteresowanie jest uczniów. No, znów można powiedzieć, być może inspirowane. To chyba nie szkodzi. Ale nie szkodzi. Uważam, że sama chęć wzięcia udziału w konkursie pokazuje, że jest to twórca wciąż aktualny i pobudzający. I mamy konkursy literackie, konkursy plastyczne. Tutaj tych technik wypowiedzi jest bardzo, bardzo wiele. Mówiłaś o takich nieklasycznych, niekonwencjonalnych podejściach do, czy realizacjach dramatów Fredry, czy komedii jego.
to pokazuje, że on się też poddaje łatwo, tak? Takim zabiegom. I to też chyba dobrze. Z czego to wynika w ogóle? Ja powiem tak, dzisiaj to trudno mówić, czy się poddaje, czy nie, bo jak pójdziemy do teatru, to oglądamy takie przedstawienia, nie mówię o Fredrze, tylko o przedstawieniach w ogóle, że czasami mamy wrażenie, że one są robione trochę wbrew autorowi. Tak? Czyli w momencie, jak przeczytamy tekst albo teksty, na I to których... nie jest dialog z Fredrą, tylko to jest podprąd, tak? Czasami to jest po prostu wykorzystanie tekstu, tak? Więc to trudno mówić, czy się poddaje, czy nie. Natomiast mam wrażenie, jakbyśmy tak prześledzili biografię Fredry i trochę poczytali o tym, jaki jest, to wszystkie takie spektakle, które nie sprzeciwiają się jego intencji albo jakoś pozostają w zgodzie z wizją świata, to myślę, że Fredro zaakceptowałby. Czyli nie miałby nic przeciwko temu, żebyśmy się dobrze bawili na jego sztukach. Oczywiście pod warunkiem, że ta główna idea chyba jednak zostanie zachowana. No tutaj tak sobie myślę, że każdy z autorów chciałby, żeby jednak jego komunikat dotarł do odbiorcy. Mhm, tak jak on go stworzył. Tak jak on go stworzył. Mhm. Ja cały czas przy takich okazjach myślę o tym, co mówili skamandryci o teatrze. Czyli z jednej strony modernizujmy teksty, a może inaczej, modernizujmy przedstawienie, ale tylko po to, żeby ten tekst łatwiej dotarł do współczesnego odbiorcy. Mhm. Czyli my możemy inaczej zainscenizować pewne sytuacje, ale tekst chyba jednak powinien być taki trochę święty. I mam wrażenie, że w przypadku Fredry, zwłaszcza jeśli mówimy o tekstach wierszowanych, to jest niezwykle ważne. Bo u Fredry ten tekst płynie swobodnie. I tutaj jakakolwiek ingerencja w słowa mogłaby doprowadzić niestety do zniszczenia tego. Tak, on ma swój rytm, swoją melodię, tak. I nie trzeba go tłumaczyć. Natomiast usuwać przeszkody komunikacyjne, tak. Zwłaszcza w wystawieniu, bo przecież sytuacje teatralne mogą bardzo dużo wyjaśnić. Nawet jeśli pojawia się jakieś słowo, które dzisiaj zdaje się już troszkę archaiczne, ale w sytuacji teatralnej ono nagle staje się zrozumiałe. Także mam wrażenie, że teatr ma ogromne zadanie do wykonania, niekoniecznie eksperymentując z Fredrą. No, mam nadzieję, że udało się nam zachęcić niektórych przynajmniej z Państwa do tego, żeby po Fredrze przede wszystkim sięgnąć, żeby do teatru chodzić, bo naprawdę warto i żeby pójść do Domu Poezji, do Muzeum Haliny Poświatowskiej 26 czerwca, początek o 17, a organizatorem takiego panelu dyskusyjnego z okazji urodzin Aleksandra Fredry są Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, wspomniane już wcześniej Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza, oddział w Częstochowie i Muzeum Częstochowskie. Serdecznie zapraszamy. Profesor Joanna Warońska-Gęsiarz też na pewno tam będzie. Dziękujemy bardzo, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.